Centrum Organizacji Pozarządowych przedstawia. Niegdyś budynek mieszkalny, dziś miejsce aktywizacji społecznej i rozwoju pożytku publicznego w Czerwionce-Leszczynach. Mowa o Centrum Organizacji Pozarządowych, miejscu wspierającym środowisko organizacji pozarządowych oraz aktywność grup nieformalnych. Tuż nieopodal znajduje się nieeksploatowany już teren dawnego zakładu górniczego. Właśnie to miejsce stało się inspiracją do założenia organizacji o nazwie noszonej niegdyś przez dawną kopalnię Ciosek. Organizacją działającą na rzecz rozwoju lokalnej społeczności jest Wspólnota Śląska Ciosek, będąca stowarzyszeniem, które włącza się w różnorodne inicjatywy społeczne. Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy swoje pasje przekuwają na służbę miejscowemu społeczeństwu. Członkowie posiadają bogate doświadczenie w pracy na rzecz drugiego człowieka. Tworzą wspólnotę, która szuka tego, co łączy, a nie dzieli. Akceptuje różnice, a nie podziały. Ten budynek, to miejsce, to właśnie tutaj zapadła decyzja, która zapoczątkowała istnienie wspólnoty. 12 grudnia 2012 roku założono organizację o nazwie Wspólnota Śląska Ciosek, która do dziś funkcjonuje jako stowarzyszenie. Współtwórcami wchodzącymi w skład stowarzyszenia są radni zarówno gminni, jak i powiatowi. To oni współuczestniczą i współdecydują w sprawach lokalnej społeczności, stawiając przede wszystkim na jej integrację. Aranżujemy różne formy działalności. Często dyskutujemy ze sobą na tematy dotyczące dobra mieszkańców. Prowadzimy działania edukacyjne i kulturalne zmierzające do uchronienia od zapomnienia piękna kultury Śląska. Chcielibyśmy przyczyniać się do kształtowania i rozwijania wśród ludności Śląska aktywnej postawy obywatelskiej. Jesteśmy organizatorami wielu wydarzeń mających miejsce w Czerwionce-Leszczynach nie tylko dla dorosłych, ale także dla młodszej społeczności naszej gminy. Są to różnorodne imprezy plenerowe, konferencje historyczne, spotkania literackie, a także projekty edukacyjne dla dzieci. Osoby niezrzeszone również przyczyniają się do działalności stowarzyszenia, zapewniając wsparcie w wielu dziedzinach. Pragniemy poszerzyć nasz obszar działania, a dotychczasowy wciąż udoskonalać, gdyż Czerwionka Leszczyny oraz sprawy mieszkańców to dla nas najważniejszy cel.